Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj Kia Ceed Kombi, praktycznie w pełnej konfiguracji, w kolorze Yuka Steel Grey. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy ten samochód z bliska. Kia Ceed Kombi. 1.5 turbo, benzyna 160 koni z manualną skrzynią biegów. 253 Nm momentu obrotowego i wersja Business Line Plus z pakietem bezpieczeństwa z dachem panoramicznym w kolorze Yuka Steel Grey. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 138 900 zł brutto. Ładnie skonfigurowany samochód. Myślę, że atrakcyjnie wygląda w tym kolorze, w tej wersji wyposażenia, plus do tego jeszcze trochę akcesoryjnych gadżetów typu oświetlenie. Typu oświetlenie przestrzeni wokół bagażnika, typu oświetlenie miejsca na nogi i oświetlenie przestrzeni pod drzwiami podczas wysiadania. Pokażę Wam to w drugiej części filmu. Na póki co obejrzyjmy sobie Business Line Plusa z dachem panoramicznym. Reflektory full LED, czujniki parkowania przód-tył, hamowanie autonomiczne, czujnik martwego pola oczywiście. Jakby był automat, to byłby aktywny tempomat. Jako że jest manual aktywnego tempomatu, tutaj nie ma. Elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami. Kluczyk oczywiście zbliżeniowy. Podświetlane klamki, ciemne szyby, chromy wokół okien, relingi i dach panoramiczny. Folie pod klamkami. Tu również. To fajne zabezpieczenie, żeby nie porysować paznokciami. Nakrętki zabezpieczające. Przy takich felgach każde zabezpieczenie jest dobre. I zajrzyjmy do środka. Wykończenie na miękko, miękko, pełna elektryka. Kierownica wielofunkcyjna, skórzana, podgrzewana. Drugi poziom asystenta pasa ruchu. Pierwszy poziom asystenta pasa ruchu, czujnik martwego pola, cyfrowe zegary, nawigacja z dostępem do internetu z usługą Kia Connect, dwustrefowa klimatyzacja, pakiet zimowy, czyli podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica i elektrycznie podgrzewana przednia szyba. Dwa uchwyty na kubek, elektryczny ręczny. Tutaj jest indukcyjna ładowarka na tej półeczce. Podłokietnik przesuwany. Fotel, w środku materiał po bokach skóry ekologiczna, manualna regulacja wysokości, elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego, tutaj naprawdę duży zakres, no kierownica oczywiście też regulowana w dwóch płaszczyznach i dach panoramiczny. Zdecydowanie jaśniej w samochodzie, ten dach można oczywiście otworzyć, a co fajne, jakby cały tutaj dach jest szybą, jest przeszklony. Zajrzyjmy do tyłu, twardo, miękko, miękko. Po bokach mamy dwa isofiksy, podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek. Tunel środkowy, czyli kanapa dzielona 40-20-40. Nawiew dla pasażerów z tyłu, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. I proszę bardzo, tak wygląda dach panoramiczny z perspektywy pasażerów. Więc powiedziałbym, że jest jeszcze lepiej niż u kierowcy, bo przynajmniej w głowę nie świeci. A faktycznie widoki zdecydowanie lepsze. Bagażnik, jak to na kombiaka przystało, duży, pojemny. 625 litrów, zmienione oświetlenie na LED-owe. Roleta, siatka oddzielająca przestrzeń bagażową, system mocowania bagażu. I dużo schowków. I koło dojazdowe. Fajnie, bo stąd też można złożyć oparcie. O. I ten środek składa się z prawą kanapą, albo oczywiście tylko jego możemy położyć. Punktowe projektory oświetlające przestrzeń wokół bagażnika, przy okazji też trochę bagażnik. Pokażę Wam to za chwilę, jak to w ciemności wygląda, jak to się prezentuje, jak to świeci. Ale wróćmy jeszcze na kanapę.
Tutaj isofiksy za zaślepką. Szybki rzut na deskę. No i ten dach panoramiczny. Ja bardzo lubię. Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego. Fotel podgrzewany, wygodny, fajnie wyprofilowany. Tutaj też oświetlenie LED-owe. LED. A tu akurat LED to standard. Mamy dach panoramiczny, więc to oświetlenie LED-owe jest w standardzie. Często pytacie, po co to jest? Jeśli chcielibyśmy złożyć oparcie i przewieźć coś większego, dłuższego, to tą siatkę stąd możemy właśnie przewiesić w te otwory, zaczepić tutaj o te haczyki i mamy ją po prostu przeniesioną do przodu, żeby nic nie poleciało na kierowcę czy pasażera z przodu. Zasiądźmy za kierownicę. Cyfrowe zegary. Martwe pole. Kamera, dynamiczne linie, informacja z czujników, tutaj zresztą też, dwustrefowa klimatyzacja, pakiet zimowy, indukcyjna ładowarka, schowek, włączenie start-stopa, włączenie kamery, lusterko fotochromatyczne, schowek na okulary. Tu akurat mamy fabryczne LED-owe oświetlenie. Roleta jest elektryczna. W dowolnym momencie można to zatrzymać. Tutaj jakiś fafroch. Można go oczywiście otworzyć. W taką pogodę, w taki ciepły, czy letni, czy wiosenny wieczór, naprawdę super. I w niepogodę też fajnie, bo jest zdecydowanie jaśniej. Można go oczywiście uchylić albo po prostu zamknąć. Jakby komuś słońce w głowę świeciło, proszę bardzo. Można doraźnie odsłonić, kiedy chcemy z tego korzystać. Kia Ceed. Udało mi się znaleźć trochę ciemności. Proszę bardzo, projektor pod drzwiami, który fajnie oświetla nam miejsce podczas wysiadania. Oświetlenie miejsca na nogi u kierowcy. Biały LED to może być również w czerwonym kolorze. Oświetlenie miejsca na nogi u pasażera, również biały LED. Tutaj nie. Ale moje ulubione to oświetlenie przestrzeni wokół bagażnika. To są dwa takie punktowe reflektorki, LEDy, projektorki. Zobaczcie, jak to fajnie oświetla otoczenie. Cyk. Cyk. No i oczywiście zmieniono oświetlenie na LED-owe wewnątrz, zmieniono oświetlenie tablicy rejestracyjnej. I jeszcze raz u pasażera oświetlenie miejsca pod nogami podczas wysiadania, oświetlenie miejsca na nogi. Oprócz tego dołożony immobilizer, oprócz tego dołożony odwrócenie działania modułu start-stop i AutoHold. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza, no może bez tych akcesoriów typu oświetlenie, 138 900 zł brutto. Chciałem jeszcze pokazać pod maską ten silnik 1.5 turbo, 160 koni. Proszę bardzo. No i według ostatniego biuletynu okres oczekiwania na Ceeda Kombi wynosi do 4 miesięcy, ale muszę przyznać, że dach panoramiczny może być tym czynnikiem, który wydłuży lekko okres oczekiwania. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze, to pomaga zwiększyć zasięg moich filmów i do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia Wam życzę, trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.